Kolejny odcinek z Skillsklanet z PlayStation 4, Miasto Ogrodów, Miasto Szczęścia. Dziś jestem trochę chory, jak możecie usłyszeć z mojego głosu, ale stwierdziłem, że jakiś odcinek na ten najbliższy tydzień musicie mieć, więc proszę bardzo, tak to wygląda. To jest nasze miasto, w ostatnim odcinku, z tego co będę, nad tym pracowaliśmy sobie i dziś bardzo się postaram nie robić żadnych węzłów ani nic, tylko porozwijać nasze miasto. Zajmiemy się dzisiaj problemami, ale nie korkowymi, tak jak to zazwyczaj wyglądało, tylko jakimiś innymi, które nasze miasto ma. Czyli będziemy walczyć o to, aby nasze miasto jak najlepiej się rozbudowywało. No oczywiście jeszcze popracujemy też przy tym, tak, żeby tutaj więcej tego było. No ale to jest, tak by to powiedzieć, to jest na jedno wychodzi, tak? To jest i tak zawsze będzie tutaj szło po drugiej stronie, ponieważ nie wiem, czy ktoś zauważył, a to jest ważna wiadomość. Pomijając to, że my musimy tutaj mocno zwiększyć produkcję wody. Przepraszam, bo jaka jest... Twoja wylotować jest 24 tysiące na metrów. A jaka jest maksymalna? A, to jest maksymalna. No dobra. To znaczy, że możemy więcej dostawić. Okej, okay, tylko trzeba was potem zostawiać z drugiej strony, z tego co to tak, bo inaczej nie mamy tutaj oczywiście wody, jeżeli ktoś tego jeszcze nie wie. A ścieków tu nie będę wylewać bez... No ma, na razie na tyle zostawmy. Cyk, 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 cyk i cyk. No, to tam mamy podłączone, ewidentnie. I to sobie niech się rozwija. Jedna rzecz mnie interesuje. Bo tak, bo tam bajen, z tego co pamiętam, no właśnie, tutaj się... O nie, reszty. Zapomniałem o tym, że autobusy mają mindfucka. Przy tych węzłach. I czasami zaczynają myśleć, że one nie mogą tam zawrócić. Chyba właśnie tego nie szliśmy. I trzeba by nie zrobić coś takiego. No to trochę mi tutaj rozwali, no. Ale w przeciwnym razie tutaj nie będzie to działać, więc... No, teraz sobie zawrócę spokojnie. Tak? Czy niby... Jak idę, czy to im nie o to chodzi chyba? Nie, to im nie o to chodziło. Tak, po pierwsze, to w takim wypadku to możemy naprawić. Bo na pewno... Bo to, co ja tutaj przed chwilą zrobiłem, to mi się w 100% nie podobało. Tak, żeby nie było. Oczywiście ten przystanek tutaj naprawiajmy i będzie w tym miejscu. Natomiast o co chodziło z tymi autobusami, bo się pogubiłem. Gdzie? A, no już się nie naprawiło. Nie, to najwyraźniej jakiś był bug, bo tutaj tak, poprzestawiałem, zrobiłem tutaj zjazdy, żeby całkowicie mogły to ominąć tutaj ten węzeł i teraz tutaj nie ma drogi. O, tędy jeżdżą tylko tramwaje teraz, aktualnie. I może to trochę ich... Byli zdziwieni, o co chodzi, jak to. No to tak, tutaj poza tym taksówki może dzisiejszym odcinku wmontujemy. Dobra, tu jeżdżą ewidentnie autobusy. No ewidentnie nie da się powiedzieć, że nie, że jest inaczej. Tak, to w ogóle ten autobus jeździ bardzo dziwnie. Czekaj, jeżeli on jedzie tędy bez przystanków, bo to widać, nie ma przystanków. To znaczy, że ja zapomniałem mu dodać przystanki w drugą stronę. Oh shit. Jak to się teraz ładnie mówi. Znaczy ładnie ten też bym nie powiedział. To samo to możemy zrobić. No ewidentnie ten autobus nie powinien tędy jechać, tylko powinien mieć przystanki w podobnych miejscach, gdzie ta druga linia. A właściwie to dodamy je w tych samych miejscach, bo nie chcę mi się myśleć tutaj zbyt dużo. Nad tym, gdzie on by miał się zatrzymywać jeszcze. No tutaj na przykład na pewno też. Obok tej stacji metra, tak? Tutaj. Tak, bo on jak tam jedzie sobie tak wolnie sobie jechał, to mi to nic nie dawało. Tu byłoby też fajnie, gdyby wrócił tą samą trasą, a nie tak jak teraz to robi. Tylko aby to zrobić, musielibyśmy go trochę... jeszcze przekosić, a nie... No. Dobra. Możemy tutaj ewentualnie dodać jeszcze jeden przystanek. Dobra, to tak, poza tym tutaj widzę, że wszystko powinno dobrze działać. Metro
No metla też mamy dosyć dużo, więc mniejsza z tym. Tu sobie w ostatnim odcinku właśnie promy zaczęliśmy montowywać. I tak, to jest... można byłoby wręcz powiedzieć grand wyjazd z tejże części. Więc tutaj trzeba powiększyć ten wyjazd. Tutaj go by się przydało wyciszyć. I nie rozumiem tutaj... To się musiało nawet też nie zepsuć. Tak, i tutaj do mnie jest jakiś... Co się... Jakoś to dziwnie działa tutaj. Coś oni tak dziwnie tutaj zwalniają. Coś ja wiem, że tam mają mindfucki i te pojazdy dlatego, ale chyba tak, to chyba o to chodzi. No bo tutaj nie da się tego inaczej wytłumaczyć, bym powiedział. Chociaż tutaj jeszcze niektórzy sobie zawracają. To bym powiedział, że wręcz dla nich, dla mnie to jest trochę jak heresja. Nie wiem, może dla nich to jest szybszy dojazd w jakieś miejsce czy coś, ale tutaj przemysł nasz spokojnie powinien działać. No a ten przemysł aktualnie faktycznie ma jakieś tam problemy, bo my musimy tutaj im postawić, czekaj, na takie zwykłe towary tam fabryki. No, fabrykę byśmy nie, możemy postawić właściwie jedną fabrykę, natomiast tutaj faktycznie moglibyśmy postawić im plac. O, taki. Tu im ładnie akurat wejdzie. To by był na towary oczywiście dla tych ludków. Czyli po prostu na zwykły przemysł, bo tutaj z tego co kojarzę to jest... Tak, bo tutaj to nie jest jakaś specjalna, tak? Co nie? To jest przemysł, ale zwykły. Specjalizacje brak. No właśnie, no to pracownicy prawie 5000. No to dosyć dużo ludzi tutaj musi dojeżdżać ewidentnie. No, widzę też tam po samym pociągu. Tak, a tu nie ma żadnej komunikacji i tym może bym się nawet dzisiaj zajął, ale... Tak, bo ja widzę, bo tutaj jeździ ten jeden nasz autobus. I chyba nam tutaj spokojnie wystarczy. Jak im dorzucimy tutaj drugi autobus, to będzie po prostu jechać na tą szczęść, to... Sądzę, że powinno to być całkowicie uzupełnienie ich szczęścia do kwadratu. Dobra, no i na razie on sobie będzie jechać tutaj tędy. Później sobie zmienię pewnie jego tasę, tak, no bo to tak chwilowo wygląda. Nie, tutaj sobie dojedziesz tutaj. W ogóle mi się PlayStation zawiesiło. Tak poza tym się zawiesiło i stwierdziło, i nie mogło się wyłączyć. W sensie samo się włączyło, a potem nie mogło się już wyłączyć. Nie wiem co się stało. Naprawdę nie wiem, nie rozumiem i... I chyba pozostanę przy tym, że nie chcę zrozumieć. Dobra, metro nasze jak tutaj jedzie, bo widzieliśmy sobie przed chwilą, tutaj gdzieś była stacja, o tam jest ta stacja. To jest trochę chaotycznie i będzie dojeżdżać sobie jeszcze tutaj. Dzięki temu do tego miejsca... No, będzie dała komunikację tutaj jeszcze z tymi pociągami jakby coś. Bo ta linia metra, tak, ona dojeżdża dosyć szybko do centrum. A połączenie pomiędzy tymi dwoma częściami jest tragiczne. Żeby nie powiedzieć, że makabryczne. Ponieważ normalnie, jakbyśmy poznali Avizonasza i byśmy oglądali jego odcinki od dawien dawna, to byśmy wiedzieli, że on by tu zrobił multum przejść dla pieszych z jednej na drugą stronę. A co my tu widzimy? Tu nic nie widzimy. Żadnego przejścia dla pieszych, nic. Po prostu, no jak mówię, masakra. Dla tych ludzi. Raz, dwa, trzy. Masakra to 3000. I tak. Tu sobie zrobimy oczywiście przejścia, żeby po prostu oni mieli jak dochodzić do tych swoich różnych tam miejsc pracy, czy nawet do sklepów. Bo tu bym już powiedział, że do sklepów to też może być dosyć ważne. A po drugiej stronie akurat mamy sklepy. Więc proszę bardzo. I tu będzie raz, dwa, trzy. No, tylko zróbmy tak, żeby jeszcze jakiś budynek się tu kiedyś budował. To powiedzmy, że dotąd, czekaj, no powiedzmy tu i raz, dwa, trzy. Dobra. No i tu mamy zajście i tu jest faktycznie już mamy jakieś to wykorzystanie. I tak samo tu trzeba to zrobić. Czyli stąd, raz, dwa, trzy. Jak najdłużej, żeby to wyglądało jak najlepiej. Okej, widzę, że jest problem. Raz, dwa. Tak, niestety trzeba jak najbliżej, bo inaczej się to nie podłączy. To już jest niestety, to już jest city scanning z bugi i tak dalej. Bugi nie tylko, więc nie będę tego tutaj poruszać. Temat.
Deep Focus słuchamy. Czyli nie Deep Top Focus, tylko Downtown Radio. To jest jeden z moich ubytek teraz już chyba nowych radyjek, bym nie powiedział. Dobra, tutaj sobie zrobimy z kolei podłączenie, czekaj. O, wyciszenie, podłączenie i tak dalej. A tu sobie... No, bo tutaj niby zrobiliśmy sobie jakieś podłączenie i tak dalej. Tu są światła. Tu są światła, co za herezja. To tak, tutaj oczywiście dodamy im jeszcze jeden pas, żeby mogli się już tutaj rozjechać jakoś tak w miarę. Natomiast stąd, tu... O, tu dotąd sobie zmieścić podłączenie. I tutaj też będzie oczywiście wyciszynko. I tu też nie będzie świateł. Dzięki temu tu już będzie trochę sobie to mogło lepiej jeździć. Tu jest wjazd do tej dzielnicy, więc w teorii wjazd do dzielnicy moglibyśmy zrobić na takie... Na takie ulice. I wtedy będzie tu większy ruch i... No i ogólnie pojazdy będą mogły lepiej sobie korzystać. Tu będzie o, tak? A tu nawet zrobiliśmy taką jednokierunkową, no to nawet lepiej. Tutaj są przejazdy kolejowe i zobaczymy, jak będą z nich wykorzystać przejazdem kolejowym. Bo tu jest faktycznie jeden, tu już są dwa i to się tutaj łączą, ale... No póki co stwierdzam po prostu, że tutaj nie jest to jakoś bardzo problematyczne. Jak tam nasze składowisko? Bym powiedział, że jest pełne w 100%. Nie wiem, jak one zbytnio działają i z tego co pamiętam, zazwyczaj nie działały dla mnie. Ale dobra, trudno. Tak, bo one muszą dowozić towary do sklepów i tym podobnych. A, no tak, bo jeszcze bym zapomniał. Tu zrobiliśmy im faktycznie jedno przejście, ale to jest oczywiście nie koniec. My musimy też im zrobić inne przejścia, więc tu sobie zrobimy od tego miejsca przejście, ale to dla rowerzystów. Wyłączmy siatkę, bo ona mi tutaj nie pomoże. Raz, dwa. Aha. Okej. O, inaczej. Raz, dwa, trzy. I stąd będzie właśnie przejście na drugą stronę. Tu w ogóle jakieś widzę. A, tu pewnie drut kiedyś był. Tam, bo zobaczcie, są miejsca jeszcze po takich drutach. Tak, bo jest obok drut, no to musiał być tutaj drut pewnie wcześniej. Tu będzie sobie on wykręcać i tu sobie zróbmy najpierw miejsce po drugiej stronie. O, raz, dwa, trzy. Co nie? O, i stąd będzie dojście. Tu i tu. Dobra, no i sądzę, że jest całkiem nieźle. Dobra. Natomiast my tutaj stąd, o z tej strony, bo tutaj dużo nie wyburzymy. Zrobimy po prostu... Raz, dwa, trzy. Aha, dobra, trzeba wyżej. Bo tutaj jest, co prawda faktycznie... Raz, dwa, trzy, cztery. Bo tutaj jest ten węzeł. To nawet by miało sens. No poza tym, no ale tego nie przeskoczę. Dobra, tutaj sobie wykręcisz gdzieś tak dotąd. I tutaj się podłączysz. Tylko teraz tak zróbmy, żeby się podłączyło, haha, zapisywanie, hahaha. Ha, ha. Aby to się podłączyło tak, żeby mi tutaj to działało. Czyli stąd. Raz, dwa, trzy. I stąd będzie po prostu podłączenie. Ciach i ciach. Chyba nie jest też tak źle. Jest takie pofikłane, ale... Ale powiedziałbym, że jest w skrajności. Tak, możemy tutaj jeden sposób sobie to zaprofitować. A tutaj widzę, że jest duże. I może spróbujmy to zrobić. Część z was może wiedzieć, o co mi chodzi. Bifa tak robi. Na PC na pewno to działa, na PS4 nie jestem przekonany, czy w 100% tak działa. Byłem tutaj nie z rozyski.
Dziś, tak jak mówiłem, taki będzie odcinek, no jesteśmy teraz na minusie, więc to nie jest dobra wiadomość. I właśnie a propos tego będziemy to teraz robić. Ja teraz tym się zajmiemy, jeszcze do przybudowy jest to. To tak, najprościej i chyba najlepiej, jak my to możemy zrobić. Z tym chyba się nie dogadamy. No chyba nie. No chyba bynajmniej, faktycznie. Możemy sobie zmienić jedyne co to. O tak, pasy, żeby to było trochę lepiej. Dobra, no to sobie zrobimy tutaj przejścia, wejście dla pieszych. I za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. No i jak widzicie, tutaj zrobiliśmy sobie przejście. Ludzie na pewno będą z niego korzystać, o jak widzimy. Raz, to jest już teraz park. Dwa, co chyba dla mnie nawet ważniejsze. Tak. No, powiedzmy, że dopóki nie będę tutaj sobie korzystać, to jest dobrze. Jest to płatne przejście na drugą stronę. Tak, tu jest też tylko park, więc no wiadomo, dwa w jednym. Ale bardziej chodzi oczywiście o dochód. Na pewno dochód się niedługo będzie pojawiać, ponieważ przez park będzie przychodzić multum ludzi właśnie, tak jak to było wcześniej. No ma, ale mniejsza z tym, tutaj powiedzmy, że to już w miarę funkcjonuje. No nie mam co tu zrobić. Brak wystarczającej liczby kupujących produkty, czyli bym musiał zwiększyć handel, a handlu nie mam jak zbytnio zwiększyć. Jedyne co faktycznie na pewno trzeba będzie zrobić, tak widzicie tutaj ten las, tu mamy las, to trzeba go koniecznie trochę, no on nie ma żadnego dworca towarowego, co jest problematyczne, co jest, nawet bym powiedział, bardzo problematyczne, ale mniejsza z tym, to była autostrada. To tak, tutaj na tym obszarze będzie las, tak jak był, a te nasze produkty przetwórcze, czyli wszystko, co będzie przetwarzać, jakieś fabryki i tak dalej, zrobimy sobie po tej stronie i będziemy importować też jakby coś, niektóre towary. Taki jest mój plan. To tak, tutaj sobie postawimy faktycznie ten duży las, jak mamy tutaj, no, nasze lasy. Wiesz, to co się tam wybudowało. No i to chyba właściwie... To teraz dajcie mi chwilę, to trzeba wywalić całkowicie ten węzeł drogowy. Co mogę nawet zrobić teraz, bo teraz go tu nie będzie. Coś tutaj na pewno musimy jakieś zrobić im podłączenie, tak? No wiadomo. Bez podłączenia będzie tragedia tutaj, ale jak je zrobimy, gdzie, co i jak, gdzie, kiedy. Nie mam pomysłów, bo póki co no, widzimy. Tutaj dojeżdżała sobie ta autostrada i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I faktycznie, jeśli gdzieś mogę zrobić taki zjazd autostradowy, to jest tu. Raz, dwa. I tu możemy go sobie nawet teraz zmienić właściwie. Tutaj kolejny będzie po prostu przejazd górą, tak? Powiedzmy, tutaj sobie dojedziesz. Tu jakoś dotąd. I tutaj była autostrada. Tutaj sobie ją oczywiście powiększmy. O, dobra. I tutaj, czekaj. Tu powiedzmy... Ciach. No, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. I zróbmy sobie wjazd też na autostradę, bo to jest chyba jedna też z ważniejszych rzeczy. No, a to tam mamy zrobione i... I to mamy zrobione. Nie mogę tego powiększyć, bo... No, nie wiem. No, a tu możemy spokojnie zmniejszyć, więc no, a niech będzie. To jakieś podłączenie tutaj faktycznie jakby coś mają, więc na to nie mogą teraz już modlić. Tu sobie dorzućmy ten las i tu będzie też ten las. Okej, okay, no i tu jest naprawdę, teraz będzie mocne zalesienie. Nie da się powiedzieć, że nie. No i tak samo tutaj. Z tym, że tutaj... Tak, to ta ulica... W sensie, bo tak, bo my tu mamy tą ulicę. Taką dosyć główniejszą. Niby jest główniejsza, a widzimy, że na niej ruch jest, jaki jest. Ale myślę, że go nie ma. No, jest to dosyć oczywiste, ponieważ przy tej uliczce, no, w uliczce nawet mógłbym powiedzieć, nic nie ma głównie. Więc, no. Jak to schodzi w dół? Wow. Tego to już nie kojarzyłem. Myślałem, że tutaj nic nie schodzi w dół.
ale najwyraźniej schodzą też i u nasze ulice tutaj w drutach. Nie tam. Tam miałeś zostawić. Tak, sobie zróbmy. No i teraz pozostawiamy do tego lasy. No właśnie, to będzie teraz problem, bo tutaj jest dla niego zbyt stanowe zbocze, więc trzeba wywalić to. Wybudować i wybudować autostradę jeszcze raz. Poczekaj. No powiedzmy, że jest teraz w miarę równy. Okej, okay, jednak jeszcze nie. No a teraz już w miarę równie. A, tu jest jeszcze nie wyburzenie. Cyk. Jak widzicie, to już się wybudowało. Teraz mamy takie podłączenie oczywiście z tym, żeby to się wszystko ze sobą ładnie, pięknie łączyło i autostrada, która tutaj była, tak jak było, tak i będzie. No i cyk, i podłączony. Tu będzie dalej się ciągnąć autostrada, żeby było jakieś podłączenie zachowane, bo one jednak są dosyć ważne w przemysłach. Dobra, no i tutaj, tu mamy znowu zbyt same zbocze, tak, bo tutaj to wiadomo jest zbocze mimo wszystko. No i tu jest rzeczywiście bardzo strome. Nie, nie, nie. Las zostaje. Teraz pytanie, czy małe będą wchodzić? Małe też nie chcą wchodzić. No bo jest teoretycznie rzeczywiście stromo. Dobra. Tu chyba trzeba nie pójść tymi małymi. Bo duże... O, duży wszedł. No, jak miło. W sensie, duży pamiętajcie i tak, żeby nie było. Duży to i tak jest taki... To są cztery małe, zazwyczaj. Więc to nie bierzcie nigdy tego tak naprawdę pod uwagę. Dobra. Tu jedzie sobie ten nasz tramwaj, który faktycznie miał dowozić tutaj wszystkich ludzi w ogóle i tratatata. Jakie jest, na to widzicie. Tutaj sobie więc z tej okazji zrobimy podłączenie, czekaj. Tu jest od autostrady. A będzie jechać sobie droga tędy. Więc tutaj byśmy sobie zrobili tak, żeby o ten nasz tutaj zakręt po prostu jakoś wykręcił. A to będzie ciekawe. Powiedziałbym, że to naprawdę będzie ciekawe. No właśnie tak mi powiem, tak myślałem, że jakoś, że tak jakoś dziwnie wyjdzie. No ma to może sobie zrobić inaczej. Czyli tutaj widzę, że to możemy chyba podłączyć sobie tak czy siak. Co jest dobrą nowiną. A jednak nie możemy. To poczekaj. Zróbmy sobie tak, żebym mógł to podłączyć. Co się teraz na pewno nie podłączymy jeszcze raz. Nie, nie lubię tego menu. To jest jedna z nielicznych rzeczy, których nie lubię. Tym dodali, a czasami nie chce się klikać. Wydało się to wyłączyć. Dużo rzeczy powinno być możliwych do wyłączania w menu, a no, jak jest, tak widzicie. Nie ma nic. Ustawień takich dla siebie można ustawić kontrolera i właściwie tyle. Czy dobrze, że dali ustawienia pada, tak? Nie w tym rzecz. Ale czemu nie dali reszty innych rzeczy, które są potrzebne do ustawienia? Z drugiej strony na PC tak samo jest. Jest tego mało. No ma, tu są te przystanki, no ma, tutaj będą mogli sobie jakby coś dochodzić z jakichś miejsc. To już niech im będzie. Tu możemy sobie ewentualnie przesunąć trochę dalej to. O, dobra. No to akurat nie powinno... Dalej, tak, w niektórych miejscach są podłączenia i tutaj sobie zrobimy właśnie takie kolejne podłączenie tych ulic. Żeby po prostu raz, to było jakkolwiek używane, a dwa, no wiecie. Mieszkańcy też muszą mieć możliwości dojścia do pracy. Ja wiem, że większość z nich pewnie tutaj nie mieszka. I nie pracuje, ale jakby coś. Proszę bardzo. Miło by było. Dobra, tu jest ta rura i tu jest ta rura. I o, właśnie. I to jest podłączone do tego i to powinno też być podłączone do tego. No ma, no i powiedzmy, że to jest całkiem nieźle. Tu jest strome zbocze, tak? To widzimy. Ale jakby tutaj mi się udało wstawić ten nasz pociąg towarowy, to by było nieźle. Powiedziałbym, naprawdę byłoby nieźle, ale ponieważ szanse na to są na tak małe, że nawet nie będę próbować. Serio. I tu sobie po prostu postawimy
Tak, pierwsze, powiększmy sobie naszą strefę. O, tu dotąd, bo my tutaj zarządzimy po prostu... Po drugiej stronie to będzie wielkie przetwarzanie tego wszystkiego. Tu widzę, że się zrobił korek. No tak, bo jak im zamknęliśmy wszystkie możliwe teraz drogi wyjazdu stąd, to rzeczywiście to mógł się zrobić korek. No ale na razie tak to niech już wygląda. Tu możemy zrobić dojazd, ale to jest też na takiej zasadzie chwilówka. To nie, bo tu wszystko chcę na razie przybudowywać. Tu teraz swoją drogą się zastanowiłem, bo mamy coś takiego, no wiecie, tu musimy też pamiętać o tym, że no właśnie, musimy jakoś to też wszystko przechowywać. Ale tu chyba jakbyśmy to postawili, to czy to, czy to, to i tak dużo nam nie zmieni. No, chyba niestety tak. No ale dobra, zrobi się dzień, to sobie tutaj bym właśnie, bo tak, duży dworzec towarowy, no chyba od razu z automatu odpada, bo to jest tak strome. Nawet nie ma co gadać. Ale tak, stąd na pewno będzie raz, dwa, trzy. Bo to będzie przyjrzeć sobie na drugą stronę. I tu się zacznie zabawa, dlatego teraz ta droga będzie tak bardzo używana. Oczywiście też przy tej. Tu sobie zrobimy zjazdy, tak? Na autostradę, tak. To jest chyba pewne. Czekaj. O, właśnie o tym mówię. Dobra, tylko światło oczywiście wypadł. No i chwilowo to tak wygląda, w sensie chwilowo, ja mówię teraz chwilowo, pewnie to już tak zostanie na zawsze. Miało nie być dróg, zobaczcie. A mówiłem, że nie będzie się węzłów drogowych. No ale widzicie, że City Skylines bez budowania węzłów nie da się. Dobra. No i tutaj tak samo teraz to będzie wyglądać. Z tym, że tu oczywiście standardowo, jak wyjeżdża się na górę, to macie dwa pasy i tu, no tu by się też to przydało. Tu jedyny na ten sposób to jest coś takiego. Tutaj powiększymy, no dalej nie możemy, więc dobra, na razie to tak zostawimy i teraz tak, tu puściliśmy sobie tam autostradę, więc my teraz musimy ją trochę przebudować i tutaj właściwie bym powiedział, że wszystko. O, no stąd ta autostrada będzie sobie tu jechać, faktycznie będzie jechać sobie tak bardzo blisko, owszem. O, ale tak, tutaj bym chciał ją bardzo przycisnąć pod tym i to chyba będzie lepiej, jakbyśmy to zrobili tak. Teraz pytanie, czy ją się tu w ogóle uda przycisnąć. W sensie, no powinno się udać, tak? No to akurat na słup wchodziłem, no ale to mniejsza z tym. Dobra, nie da się normalnie po ludzku, to trudno, robimy metodą drugą. Więc sobie tutaj wyrównowujemy teren i teraz się uda tak jakkolwiek. O, widzicie? Wszystko da się zrobić w Cities, tylko trzeba odpowiednio wytłumaczyć Cities, że da się. No ma, to tutaj sobie zrobimy takie, no, jeszcze dwa wjazdy, bo tu jestem przekonany, że będzie dużo ludzi chciało z tego korzystać inaczej niż normalnie. Dobra, to sobie zmieniliśmy i tutaj damy im faktycznie dwa pasy, żeby mogli sobie wybrać, gdzie będą chcieli jechać. Dobra. Czy tu dałoby się to... Coś na pewno by się dało. Tylko, że nie wiem, jak to zrobić. O. I stąd zrobić tu podłączenie. Raz, dwa, trzy. No, mówiłem, że się dałoby. To jest problematyczne. To możemy chwilowo nawet wyburzyć. Dobra, czekaj. Zróbmy to drogą gruntową. A, zobaczcie w ogóle, ile tu się pojawiło tych pojazdów, jak tylko to dodałem. To było takie... O, tu jest zjazd.
Co? Serio? Jedziemy wszyscy. Na takiej zasadzie to chyba wyglądało. Nie, na serio, naprawdę się tyle się pojawiło tych pojazdów nagle. Tak z sekundy na sekundę. Aż dziwne. Oj, tu mu. I zobaczcie, z ulicy zaczęli korzystać. Już nie mówiąc o tym, że ta autostrada tutaj jeszcze nie została podpięta. No. A powinna być. Jeszcze większy tej ruch, bo będą mogli dojechać z tej całości. A tu będzie oczywiście dojazd do tego miejsca. Dobra, to teraz mamy w teorii faktycznie dosyć dobrze skomunikowane to miejsce. Tą ulicę sobie trzeba wydłużyć, bo ona się tu będzie podłączała i będzie tutaj też przejazd górą na drugą stronę. Dobra, to sobie zrobimy. No dobra, niech będzie. Teraz tak, pytanie... Nie, tutaj ta... Tak, tutaj jesteś strasznie, to jedzie do góry. No tu faktycznie chciałem sobie zrobić ten zjazd, tak jak może część z was jeszcze kojarzy. No ale... No ma to chwilowo, na razie tylko tak to mogę zrobić. To tu sobie zmniejszymy. Do tylu pasów. Dobra, no i tu się zrobiły światła, więc świateł oczywiście brak. No i powiedziałbym, że naprawdę całkiem nieźle. Dobra, jest 37 minuta odcinka, czyli mówi pewnie mi, że jest coś koło 30 minuty. Tu sobie zostawimy wolne miejsce, bo tak się zastanawiałem jeszcze, czy tutaj coś sobie wstawić, czy coś nie. Ale sądzę, że to jest chyba dosyć dobre miejsce na pozostawienie tego pustym. Tu sobie to dostawimy. I tu oczywiście tą drogę też trzeba dostawić, w sensie podłączyć. O, w ten sposób. Tu nie ma się, trzeba je zrobić, bo oni tutaj muszą jakoś dochodzić do pracy. Ewidentnie. Okej, okay, dobra. No i jak tyle już zrobiliśmy tutaj, jeżeli chodzi o te przejścia, to teraz tak. Tutaj. Gdzieś mniej więcej tutaj na tej miarę w środku sobie zrobimy po prostu przejazd górą. Tutaj zaś też to wykorzystamy miejsce. Nie wstawimy tego małego. Tartaka tu nie postawimy, bo nie chcę sobie zanieczyszczać środowiska w tym miejscu, więc byśmy postawili to. Kurczę, ale ja bym tu naprawdę chciał to postawić. Czemu nie mogę? Bo to by im tutaj pomogło dosyć dobrze też. Nie to, że coś. No, po prostu trzeba trochę było przesunąć. No i postawione. Natomiast tutaj, tak jak możemy się domyślać, raz, dwa, trzy. Sobie zrobimy przejazd górą do tej naszej nowej części przemysłu. Lewi słupce, nie? No oczywiście. To tutaj sobie trzeba bardziej dojechać do tego i wtedy się nie będzie robić. Sobie ładnie przejedziemy nad tym wszystkim. Zejść tutaj będzie raz, dwa. No ja bym najbardziej chciał oczywiście w ten sposób, ale my w ten sposób nie możemy mu dać tego zrobić, więc gruntowa droga. I tutaj się zrobił node, więc teraz będę mieć problem z jakimkolwiek zmianą tego miejsca. To poczekaj, jeszcze raz. To przebudujmy. Daj drogę gruntową. Tutaj mieliśmy zrobić podłączenie. I tu, czekaj, zrobimy. A to mamy podłączenie, jakby coś tutaj na drugą stronę. No i teraz, żeby nie było, że w dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy to wszystko i żadnej fabryki nie postawiliśmy, bo to byłaby rzecz, to byłoby wręcz, bym powiedział, herezja. Dlatego w teorii można byłoby to nawet nazwać osobnym przemysłem, bo tak będzie wyglądać. Tu podostałem te rzeczy tam kiedy indziej. Tak, widzę, że handel chce się budować. To jest dobrą wiadomością, bo handel w tym mierze mieście chce na pewno. Zobacz informację o obszarze portowym. Brama, którą postawiłeś, pozwala pobierać opłaty za wstęp od gości. Okej, okay, dobra, rozumiem. Więcej mam pobierać. Proszę bardzo.
Mogę nawet dodać jeszcze jakieś przepisy. To jest park główny, kampania reklamowa. Nie wiem po co. Bawimy się, nocne wycieczki. Proszę bardzo. Ale widzę, że dużo ludzi z tego korzysta. No, większość z nich oczywiście będzie pewnie przechodzić na drugą stronę, no ale. O, jak tutaj. No ale widzicie, oni tutaj się po prostu dosyć nieźle to łączy. Dobra, tak czy siak, handlu dzisiaj nie robimy, tak? Popyt robimy sobie po to, żeby w kolejnym odcinku móc się nim bawić. To tak, tutaj się zaczyna nasz przemysł, więc tu sobie zrobimy tą drogę. Od tego miejsca, w tym miejscu sobie. My tu robimy wszystko na tych autostradach. Ja się zastanawiam bardzo, czy tutaj taką sobie jedną nie dostawić. Chyba sobie dostawimy. Chociaż tu będzie, wiecie co, dużo większy ruch. Bo tu będą wszystkie fabryki, fabryki, składy i tak dalej. A do tego typu rzeczy zawsze jest dosyć duży ruch. I tak naprawdę duży ruch. Dobra. Tu sobie zrobimy, o, żeby ta droga mogła sobie dojechać jakby coś. I przy okazji, żebym ja mógł tutaj się wyprofilować do tej autostrady. Cyk, cyk, play oczywiście nie wstrzymujemy gry. Cyk. No, poczekaj. O, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Dobra. Tam się podłączało to wszystko i tutaj sobie zróbmy ten nasz zjazd. Tak jak tutaj chciałem, czyli tak. Tu nie ma punktów i pierwszą rzecz, jaką tutaj postawimy sobie, to jest oczywiście nasza fabryka mebli. Tylko jedną faktycznie rzecz tutaj, jaką tutaj jest w ogóle jeszcze tego więcej. Więc a to? No to potrzebuje dużo innych rzeczy. Więc my tu możemy sobie postawić faktycznie i tylko i wyłącznie fabrykę mebli. Więc sobie tutaj ją postawimy. Tu ją sobie przekręcimy, żeby faktycznie tutaj ona działała lepiej. Czekaj. Wejdziesz? Wejdziesz. Świetnie. To jest tak. To sobie wywalamy. To też. Linie pomocnicze, siatka i w ogóle i te inne rzeczy. I tu zrobimy sobie dojazd. O, co nie? Dobra, no i teraz tak. Tobie oczywiście brakuje składników i wszystkiego do budowy. No bo ty dopiero tutaj się postawiłeś. Ja tu nie gram. Ale spokojnie, my tu za chwilę z tobą opracujemy to. No tak, najważniejsze dla mnie to jest. Czekaj, tak. Tego składu tutaj nie postawimy. To sobie byśmy je poustawiali po drugiej stronie. One są mniej więcej takie odległości, jak będą, to będzie dobrze. Tak, tu będzie drugi wjazd. My sobie go na razie zrobimy takiego czysto teoretycznego. Czyli stąd będzie tutaj sobie dojeżdżać. Czekaj. Zapisuję się. Dobra. Tu sobie zmieńmy i jakby coś jest wjazd do tej dzielnicy, natomiast tak, tu nie ma świateł. Dostawmy sobie teraz to. O ty chamie. No nie ma innego uczucia niż jakbym mógł tutaj powiedzieć o ty chamie. Coś, no bo wiadomo, tutaj to jest trochę tak było blisko, no ale no bez przesady no. Dobra, to jeszcze raz. Let's try another time. To jest na drewno budowlane, co nie, bo to jest z tych dwóch rzeczy się robi drewno budowlane i papier. Tak, z tego powstają meble. Będziecie już teraz widzieć, proszę bardzo. Ja wznoszę uszy i bawi. Lema. To mamy dostawione, świateł tu nie ma, bo światła to są od świecenia, a nie od migania. Już za chwilę czerwone. I teraz już na sam koniec, jaki możemy tutaj podostawiać rzeczy, to tak, oczywiście coś takiego. Nie. Nie coś takiego. Tak, w sumie to jakbyśmy tutaj postawili, bo tego mamy bardzo mało. Więc w teorii oni nie są wydrukowani w ogóle, jak mamy pracować. O, to sobie możemy tutaj dostawić. To tak, to sobie tu podostawiamy jeszcze, ale mi chodzi oczywiście o
ładny, twardy, mocny i przepiękny przemysł, który sobie zaczniemy inwestować tutaj od takich małych, co tutaj akurat w te miejsca wejdą, po wielkie i produktywne rzeczy. No tak, tą ulicę sobie na razie wyburzymy, ponieważ to będzie wszystko oparte na tej ulicy. Choć nie wygląda, ale tak będzie. I wszystko będzie oczywiście... Tak, więc to jeszcze sobie wykręcimy. Dobra, skoro sobie to jeszcze wykręcimy... No nie wiem, czy aż tak bardzo sobie... No, będziemy musieli. Wykręcimy sobie spokojnie. Natomiast tutaj... Tu widzę, że siatka coś poukładała na nowo. Bynajmniej mnie to nie cieszy. Dobra, play. Tutaj nie ma nic, dobra, świetnie. Znaczy, nie ma nic, ja mówię, ale wy doskonale wiecie, że mi tu chodzi o inne rzeczy. Dobra, i tak, tu tego druta stąd możemy wywalić, bo tędy. Bo oni. Aha, nie jesteśmy z niczym podłączeni. Tutaj niby to dochodzi, ale nie dochodzi jeszcze. To tu sobie zrobimy podłączenie i teraz macie tutaj podłączenie. Tu sobie zróbmy dojazd. To też będziecie mieli dojazd. I tutaj, jak możemy się domyślać, w sensie na razie możemy w sumie pozostać na play. Tu jest podłączenie. I poczekaj, tu musimy niestety trochę poprzestawiać, bo widzę, że się nie wejdzie. Bo jak bardzo byśmy nie kręcili, to i tak nie wejdzie. Raz, trzy. A, w sensie ty tutaj nie możesz takich, chociaż tak. Też. Ciach i ciach. Dobra. No sobie podostawiamy. Poczekaj. Ciach. Dobra. Tutaj jest w drugą stronę, a tutaj jest zjazd. Dobra, tutaj mamy też bardzo ładne dwa pasy. Cyk, cyk. Tutaj mamy te pasy i tu mamy oczywiście brak świateł. Dobra, no to na dzisiejszy odcinek powiedziałbym, że to jest tyle, ponieważ mamy faktycznie już... Tutaj oczywiście mamy nasze składowiska. W kolejnym odcinku koniecznie... Dobra, to sobie teraz postawimy tylko tak, żeby było i funkcjonowało jakkolwiek. No bo inaczej tego nie będę mógł nazwać. A jest to ważna rzecz, więc... Więc w sumie bez niej ten przemysł nie będzie dalej dobrze funkcjonować, a... No a aktualnie nie funkcjonuje właśnie jeszcze tak dobrze. Więc tak, tu będzie faktycznie zjazd do tunelu, żeby tam dojechać. O, i tutaj ty sobie właśnie będziesz wjeżdżać do tego tunelu. Teraz weź podejść do tego tunela. Dzięki temu ze statku będziemy mieli ładny, prosty dojazd tutaj. Pomimo tego, że wydaje się, że jest daleko od statków, to będzie doskonały dojazd do statków. Teraz tak, ty tu musisz wykręcić. O, dokładnie. Tak, ty tutaj trochę nam wyskoczyłeś do tej drogi. Będziemy, o, natomiast ty tu musisz jeszcze... Poczekaj. Bo tak, bo mamy tutaj jeszcze pociągi pasażerskie. I one tutaj też trochę komplikują sytuację. To tak, tu powiedzmy sobie, że to będzie jechać jakoś tak. I tu będziemy wykręcać do tego torowiska, które aktualnie tutaj, no jakoś mniej więcej tutaj idzie. Dobra. No, i sądzę, że całkiem nieźle. Jak na początek. Później to oczywiście przebudujemy tak, żeby to działało lepiej. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak będziemy dalej rozbudowywać sobie nasze miasto ogrodów, wiem, że to nie wygląda jak wielki ogród, ale pomyślcie sobie, że lasy to jednak wtedy wielki ogród. Trochę tutaj do innych celów, no bo faktycznie z niego zarabiamy, ale wiecie, to zależy od punktu widzenia oczywiście. To sobie przystawmy tu i tu sobie jeszcze dostawimy dzisiaj, w sensie, tu będzie las, tak? Tu jeszcze sobie dostawimy las i wtedy będzie to jeszcze lepiej funkcjonować.
No a jak widzicie tutaj oczywiście nasze drogi są na tyle dobrze funkcjonują, że jest duży ruch i faktycznie nasza ta główna ulica tutaj nie była aż tak bardzo używana. W niektórych miejscach cały czas nie jest używana, ale jest lepiej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! I'm going to go to the next one.